Uproś sercom zmartwychwstanie, Ojcu wierzę daj wytrwanie, Maryjo. W modlitwie różańcowej i będziemy dzisiaj rozważać tajemnice chwalebne. Modlimy się za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, za świętej pamięci naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Również polecamy wszystkich tych, którzy oddawali swoje życie, walcząc o wolność naszej ojczyzny. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezu Chrystusa, Bądźże pochwalony, na wieczne czasy Bądźże pozdrowiony, gdzie był Król świata całego, dokonał życia swojego. Gdzie był Król świata całego, dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa Bądźże pochwalony, na wieczne czasy Bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie i męstwo, Tobie jest nasze zwycięstwo. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Szanowni Państwo, jak co roku 10 listopada, Wigilię Narodowego Święta Niepodległości, rozpoczynamy nasz apel pamięci, wdzięczności i pamięci wobec tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Służbie Ojczyzny. Bardzo prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziś jest 10 listopada, Wigilia Święta Niepodległości. Wigilia 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Będę o tym mówił za kilka minut, za kilkanaście minut pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Teraz chcę tylko powtórzyć to, co mówię tutaj od lat, co miesiąc. Jesteśmy coraz bliżej. Teraz naprawdę już blisko. Dziś zakończył się konkurs na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Przed nami jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia co do pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale wiemy już jak, wiemy już gdzie i jestem przekonany, że 10 kwietnia przyszłego roku te pomniki staną i że będziemy znali prawdę. Ale sądzę, że to, co dziś można powiedzieć już teraz, to, co powinien powiedzieć ktoś inny, nie ja. Nie wiem, czy jest tutaj gdzieś pan wojewoda, już jest, a więc zapraszam, bo ma naprawdę dobre wiadomości. Dziękuję. Wojewoda mazowiecki, pan Zdzisław Sigiera. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę przed Państwem wystąpić przed wszystkimi najważniejszymi ludźmi, którzy dzisiaj Polskę zmieniają. Tak, pan premier powiedział, dzisiaj był bardzo ważny moment. Od dnia dzisiejszego, a nawet czekaliśmy tyle lat, i symbolicznie, i prawnie możemy likwidować to, co było symbolem ucisku, symbolem
bardzo niedobrych lat, które musieliśmy przeżywać. W dniu dzisiejszym, od dnia dzisiejszego w mieście stołecznym Warszawa, w stolicy Polski, 47 nazw ludzi, instytucji, które były symbolem, który określał przez tyle lat nacisk, ucisk, totalitaryzm i komunizm, od dnia dzisiejszego przestał w formie prawnej istnieć. Miałem możliwość podpisania tych decyzji 47, jak powiedziałem, ulic z miasta stołecznego Warszawy. Ale to, co jest najważniejsze dla mnie osobiście, miałem tą przyjemność, składając podpis, jedną symboliczną, najważniejszą dla mnie osobiście również decyzję podjąć. Aleja Armii Ludowej przestała istnieć, a w to miejsce będzie Aleja Lecha Kaczyńskiego. Na takie momenty w życiu się czeka w życiu, jeżeli można uczynić, a to stało się dlatego, że takie prawo jest stanowione, że można wreszcie naprawdę to, co jest niedobre, uchylać, a to, co jest najwspanialsze, pokazywać. Dlatego też sądzę, że ten kierunek obrany, w którym uczestniczymy już tyle miesięcy, również jak pan premier mówił, niedługo będzie zwiększony jeszcze większymi dziełami, co wiele osób stara się uczynić i na pewno to uda się tą wielką naszą własną. Tutaj poprzez tyle osób uczestnictwem uda się uczynić. Także panie premierze, to wszystko, co jest przed nami, mam nadzieję, że jak wielokrotnie było mówione, uda się w najbliższym miesiącu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tu pod Pałacem Prezydenckim, gdzie pracował dla Rzeczypospolitej Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński, odmówimy teraz modlitwę w intencji Rzeczpospolitej, w intencji tych, którzy zginęli w Smoleńsku, a o jej poprowadzenie poproszę ojca Zdzisława Tokarczyka. Tak o tym przedmieście i modliliśmy się za tych, którzy poległi pod Smoleńskiem i tych, którzy walczyli o naszą wolność, niepodległość. Tutaj pod Pałacem jeszcze raz polecamy ich Bożemu miłosierdziu. Dziękujemy za tych, którzy byli wierni Polsce, którzy w sposób szczególny dzisiaj te słowa zabrzmiały w katedrze, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński kochał Polskę i rozumiał Europę. Ale może i też w jego sercu było coś takiego, że współczuł Europie, że odcina się od korzeni. Bo może miał kiedyś w pamięci, czy miał w pamięci swojej słowa papieża, który wołał na krakowskiej ziemi, prosił Polaków, aby nie podcinali korzeni, proszę was, mówił, przez miłosierdzie Boże, abyście nie podcinali korzeni, z których wyrastacie. Dlatego dziękuję za jego życie, za tych wszystkich, którzy tam pod Smoleńskiem oddali swoje życie za ojczyznę. Polecamy ich Bożemu miłosierdziu i prosimy o pokój wieczny dla nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I prosimy świętego Michała Archanioła, by nas bronił od wszelkiego zła. Nas, każdego Polaka, całą Polskę. Święty Michale Archanioł, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I Matce Bożej, naszej Królowej,
polecamy naszą całą ojczyznę, tych wszystkich, którzy nami rządzą, prosząc za nich o dar Bożego błogosławieństwa, dar Ducha Świętego, mądrości, roztropności, a dla nas wszystkich Polaków daj dar pokoju w sercu, w naszych rodzinach, w naszej ojczyznie, dar pokoju i jedności. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Królowo Polski, święty Andrzeju Bobolo, święty Janie Pawle II, błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, tak jak udało się zmieniać ulicy nas ulicy, tak teraz mamy nadzieję, że wydeprzemy już to miejsce pod pomniki 10 kwietnia będziemy tutaj poświęcać. Idziemy dalej w dalszą drogę.